14 listopada zakończenie rundy jesiennej. Sparta podejmować będzie Sokoła, a Rakowice. Widzimy już obie drużyny wchodzące na płytę stadionu. Jeszcze raz przypomnę, trener sędziowy w strojach żółtych, sędzia główny pan Maciej Kaczmarek z Nowego Tomyśla i asystenci panowie Tomasz Dobicki i Patryk Mocek. Drużyna gości Wełna Rogoźno w strojach biało-czarnych. Bramce Dominik Pokorzyński, 16, Krzysztof Cieciura, 5, Dominik Palacz, 17, Norbert Jabłoński, 4, Bartosz Złoch, 9, Sławomir Urban, 11, Kevin Bartol, 18, Łukasz Nowicki, 7, Bartosz Nowak, 2, Jacek Majszak i 13, Piąt Pączyk. Sparta na niebiesko, bramce Patryk Poczek, 20, Adrian Spychaj, 13 Marek Tacik, kapitan drużyny, 4 Krystian Wojciechowski, 22 Jakub Smulski z dwójką William, 23 Marcel Staniszewski, 21 Filip Kaszkowiak z 9 Jackson, z 14 Rafał Humal i 15 Adrian Barański. W rezerwie na drużynę Sparty bramkarz Patryk Kuligowski oraz zawodnicy z pola Rafał Kokut, Przemysław Szała, Jacek Tacik, Kasper Szmyt, Sebastian Lagowicz oraz Pedro. Trener Sparty to Przemysław Szała, a kierownikiem drużyny jest niezmiennie Łukasz Bogarski. Kaczmarek zakończył pierwszą część meczu. Sparta Szamotuły remisuje. Do przerwy z Wełną Rogoźno 0-0. Boczek 20, Adrian Spychaj 13, Marek Taci, kapitan drużyny, 4 Krystian Wojciechowski, 22 Jakub Smulski z dwójką William, 23 Marcel Staniszewski, 21 Filip Kaszkowiak, 9 Jackson, z 14 Rafał Chmal i 15 Adrian Barański. Do przerwy Sparta remisuje z Wełną Rogoźno 0-0. Sparta Szamotuły wygrywa 1-0 z Wełną Rogoźno.
a strzelcem bramki Krystian Wojciechowski, numer 4. To jego piąta bramka w obecnym sezonie. Stój, Boczuś, stój do końca! Do końca czekaj! Czekaj za nim, Patryk! Wyrównująca Patryk Złoch, numer 8 z rzutu karnego, strzelcem tej bramki. Zakryć się teraz, kurwa tam. Wyrównał z rzutu karnego Sławomir Urban i tym samym Sparta remisuje z Leoną 1-1.